Jehowa zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż się zdawało, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Jak to nam mówi Księga Jonasza, 1 rozdział od 4 do 5 wersetu. Jeśli chcielibyśmy spróbować krótko rozważyć księgę proroka Jonasza, musimy zwrócić uwagę na parę faktów. Jonasz zdążył uciec i znaleźć się z dala od oblicza Jehowy, a przynajmniej tak mu się wydawało. Teraz jednakże Bóg zainterweniował. Nie jest dla niego obojętne, gdy ludzie od niego uciekają, a już na pewno nie wtedy, gdy robią to jego słudzy. Bóg używa różnych środków, aby wejść na drogę człowieka. Tutaj jest to przeciwny wiatr i wielka burza. Na Morzu Śródziemnym zawsze były sztormy, i to nawet silne. Marynarze znają takie naturalne zjawiska. Jednak ta burza była tak gwałtowna, iż żeglarze zobaczyli w niej boskie działanie. Imponujące, że Bóg może nawet zsyłać wiatry. W tej sytuacji Bóg zamierzał zwrócić uwagę ludzi na siebie samego. Wszak jeden z fragmentów mówi: Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. Żeglarze, to był cytat z Nahuma 1:3. Żeglarze dochodzą do swoich granic. Z pewnością nie są to ludzie strachliwi. Teraz jednak boją się i wołają każdy do swojego Boga. Każdy do swojego Boga. Marynarze oczywiście pochodzą z pogańskich kręgów kulturowych. Czym wszakże są ich bogowie w porównaniu z Bogiem żywym, który uczynił niebo i ziemię? Marynarze wiedzieli, jak niewiele mogą zrobić sami, by uczynić statek bardziej odpornym na sztorm. Musieli sobie sami poradzić z usunięciem ciężkiego sprzętu i to właśnie zrobili. A co robił Jonasz? Spał spokojnie. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: Szybko rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Księga Jonasza, 6 i 7 werset. Z 1 rozdziału. Jonasz był na dolnym pokładzie statku i spał głębokim snem, podczas gdy załoga statku była totalnie przerażona. Jak Jonasz mógł tak po prostu spać? Musiał mieć wyrzuty sumienia, bo nie posłuchał Boga. Czy jego sumienie też zasnęło? Oto co może się stać, jeśli zignorujemy ten wewnętrzny głos. Sumienie oskarża nas, gdy świadomie robimy coś złego. Bóg chce, aby nasze sumienie kierowało się w jego stronę i kierowało się jego wzorcami. Wtedy ostrzeże nas i sprawi, że oczyścimy się przed nim ze wszystkiego, co jest złe. Jakież to zawstydzające dla Jonasza, że kapitan musi go budzić i prosić, by wzywał swego Boga. Jonasz, Izraelita znający Boga, musi być nakłaniany do modlitwy przez zdesperowanych pogan. Chociaż Jonasz wie, że statek znalazł się w niebezpieczeństwie z jego powodu, to jednak początkowo zasłania się milczeniem. Czy w tej chwili mógł się modlić? Oczywiście, że nie. Jak mógł oczekiwać pomocy od Boga, skoro sam przed nim uciekał? Najpierw musiałby oczyścić się z poczucia winy. Choć Jonasz się nie kwapił, Bóg wyciągnął na światło dzienne to, co było z nim nie w porządku. W
tym celu posłużył się marynarzem, który podejrzewał, że ktoś na pokładzie statku naraził się Bogu. Dlatego też rzucili losy. Rzucanie losów było znane również Żydom. Przez taką czynność Bóg dawał poznać swoją wolę. Salomon napisał: losem potrząsa się w zanadrzu, lecz rozstrzygnięcie zależy od Pana. Tak, losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Jehowy. Przypowieści 16, rozdział 33, werset.